Dzień dobry, witam was, Kosmas z tej strony i zapraszam was na obejrzenie tego wyjątkowego filmiku. W tym filmiku zaprezentuję wam latarnię morską. Nie chciałem go pokazywać na poprzednim filmie, gdyż jest tu bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo szczegółów, które chcę wam zaprezentować. Zaczniemy od środka. Tutaj jest taboret, obraz i nie wiem, czy to lornetka, czy to herbum, coś takiego. Stolik z kubkami i lampą. W zestawie tym są również zwierzęta. Mewy. Orka. No i oczywiście ryby, które bardzo chętnie wspomniana orka pożera. Teraz zaprezentuję wam szczegóły tego domku. Takie jak ta właśnie beczka. Chłodnica, kamienne jakby wyjścia i zrobiona z płaskich klocków ławeczka, na której jednak nie da się siąść, bo zasłania jakby wazon. No ale to tak raczej dla ozdoby jest zrobione. No i pewnie myślicie, że to jest taki zestaw zwyczajny jak wszystkie, wyjątkowy w swoim rodzaju. Ale myślę, że to jest jednak najlepszy domek z Lego. Dlaczego? Pierwsza rzecz. Moduły. Sama latarnia. Rozkłada się na cztery części. Wysuwany pomost. Skały. Brzeg. I powstaje nam taki sam domek, który jest bazą całego zestawu. Można go złożyć. No i zdajcie się teraz na własną wyobraźnię. Podam wam kilka ciekawych propozycji. Zaczniemy od złożenia latarni. Myślę, że zmienię kolorystykę może. Przekręcę tutaj okno. O tak. Najpierw czerwone. Potem białe. I góra. I nie będę tej latarni dołączał do reszty domku, tylko zrobię ją na oddzielnej wyspie. Wystarczy, że odczepimy tutaj od brzegu klocki, złączymy i mamy latarnię nad brzegiem. Bardzo fajnie, no ale najważniejszy jest jednak ten domek. Co by tu do niego dołączyć? Latarnię już zabierzemy. I tak, zostajmy przy początku. Brzeg dołączymy również z boku. A skały będą przed wyjściem z domu. Jak wam się podoba? A może wymyślicie coś lepszego? Ja mam jeszcze pomysł.
latarnia z drugiej strony. Teraz tak. Skały tutaj. A wyjście? Odstawimy wyjście i doczepimy jeszcze tutaj skały. Myślę, że wasze pomysły przerosną moje, bo pokazałem wam tylko niektóre. Można zrobić również latarnię na dachu. Lub piwniczkę, znaczy piwniczkę, strych. Kombinacji jest wiele. Jeśli macie ten zestaw, to do roboty. A ja zaprezentuję wam jeszcze jedną rzecz, którą odznacza się ten domek. Jak myślicie, latarnia musi świecić, więc tego w tym zestawie nie zabrakło. Pociągamy za przycisk, ściskamy i świeci. Fajnie to wygląda w nocy, bo to światło naprawdę jest mocne. Dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie oglądać moje filmiki, lajkować je i subskrybować kanał. A ja przyszykowałem dla was kolejny filmik dla fanów kart, więc oglądajcie. A ja się już z wami żegnam. Pa, pa.